Halo, siemanko, witajcie z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, a zarazem pierwszym odcinku z nowej serii na naszych kanałach PGR, MST na PGR. Witam bardzo serdecznie, pierwszy odcineczek, jest dzisiaj ze mną oczywiście Boluś. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, jest oczywiście ze mną Tanas. Dzień dobry. O, dzień dobry, uszanowanie, i jest oczywiście z nami Adaś. Witam bardzo was, jak zawsze. O, uszanowanie, chłopaczki, słuchajcie, pięknie poubierani, jak to na PGR przystało. No i co, długo wyczekiwana seria, gdzieś tam można powiedzieć mała niespodzianka, bo nie mówiliśmy wam, co chcemy zrobić za serię. Ale pięknie biegniecie do roboty, a brama zam... O, dzięki, że mnie zostawiłeś, zabrało mordeczkę. Można uchylić... Przyjdę spuścić. Można uchylić, o, dziękuję, teraz zamknij, teraz zamknij. Rybkę złapać na obiad. Słuchajcie, nie mówiliśmy wam, jaka to będzie seria, chcieliśmy, żeby to była taka, można powiedzieć, mała niespodzianka, a że w 19 była seria MST na PGR, bardzo fajnie się przyjęła, mordeczko, tym nie wyjeżdżamy dzisiaj, zostaw, sieczkarnią dzisiaj nie wyjeżdżamy, w 19 była taka seria, słuchajcie, i mega się przyjęła, naprawdę lubiliście ją oglądać, dlatego stwierdziliśmy, że w 22 też zrobimy sobie taką luźniutką serię, gdzie będziemy mogli naprawdę fajnie się bawić, fajnie sobie pograć, no i oczywiście standardowo, jak to zawsze bywa na nowej serii, trzeba zacząć, słuchajcie, od żniw. Jako takiego przedstawienia gospodarstwa, słuchajcie, nie będę robił, bo musielibyśmy prawdopodobnie nagrać 3 odcinki, żeby przedstawić wam całe gospodarstwo. Tutaj oczywiście wielki szacunek na samym początku dla Dematixa. Będzie link do jego kanału, słuchajcie, w opisie, bo naprawdę zrobił mega zajebistą robotę tutaj z budową tego właśnie gospodarstwa. Wpadajcie do niego na kanał, bo naprawdę warto. Bolek, jakbyś mógł, tylko mi ten kombajn oddać, bo ja bym bardzo chciał... No właśnie, on dzisiaj... nie chce zapalić. A, dobrze. To wiesz co, ja sobie z nim poradzę, także bez problemu. Dobra, teraz prawdopodobnie, słuchajcie, jak zapalimy wszystkie kombajny, to nie będzie nas słychać, nie? Proszę przyjdźcie. On odpali, bo nie słyszę. Proszę przyjdźcie, zobaczcie mnie, jak siedzę w traktorze, nie? Czekaj, to, a co? Jaką mordę mam. Zobaczcie, czekaj. Daj, może był u was tak to wygląda, jakbym sobie usta powiększył. O Boże. Nie, Ale masz jo, takie masz takie, chłop. O Boże, co to jest? O Boże, co to jest? Znowu ci wąsy wychodzą, jak dziewiczy wąs. Ej, mordo, ty masz tak jakby wszystko za wysoko. No. Te okulary za wysoko? No dobra. Za dużo klimatyzacji. Dobra, chłopaczki. Lecimy. Ja sobie oczywiście na samym początku widzę, że muszę na pewno te dźwięki ściszyć troszeczkę, bo jest za głośno. Możecie jechać wszyscy. Ja bardzo chętnie pojadę sobie ostatni wtedy, dobra? Dobra, tylko biegnie, tak jak mówiłem, szacunek dla Dematixa, bo naprawdę fajną gospa nam wybudował. Słuchajcie, ta gospa była wybudowana, żeby wam nie skłamać, chyba na koniec listopada, początek grudnia. Także już naprawdę bardzo, bardzo długo, dużo czasu minęło od kiedy Dematix ją wybudował, ale gdzieś tam też się zastanawialiśmy nad tą serią, czy to będzie na live'y, czy zrobimy to na odcinki. W końcu padło na to, słuchajcie, że lecimy sobie na odcinkach i naprawdę mam nadzieję, że będziemy się tutaj fajnie bawić. Dużo ogarniania, bo ogólnie odcinek miał być już w zeszłym tygodniu, niestety się nie udało, z tego względu, że mieliśmy małe problemy z mapą. Oczywiście uprzedzam wszystkie pytania, mapa to połowa, co prawda po dosyć konkretnym edicie pól, no oczywiście po budowaniu gospy. Naprawdę dużo czasu tutaj było poświęcone na to, żeby ta mapa wyglądała tak, jak wygląda, żeby zrobić te pola, bo jak sami wiecie, sama połowa sama w sobie ma dosyć małe pola, no i na PGR niestety by to niekoniecznie pasowało, dlatego musieliśmy, słuchajcie, tutaj naprawdę dużo czasu poświęcić na to, żeby te pola sobie ogarnąć, żeby były one po prostu dużo, dużo większe. Na szczęście się udało, co prawda jeszcze gdzieś tam na pewno będzie trzeba wdrożyć jakieś poprawki, ale chcieliśmy dla was już ten odcinek dzisiaj nagrać, no i jedziemy, słuchajcie, forsznity, prawie jak w Mokrzynie, słuchajcie. Nie jest to seria Gear Mokrzyn, nie jest to mapa Gear Mokrzyn, ale powiem wam, że myślę, że tutaj ta połowa naprawdę, jeśli chodzi o sam PGR, będzie naprawdę fajnie wyglądać. No i myślę, że też możemy śmiało powiedzieć, że nie będzie ta seria żadna rozwojowa. Co prawda, myślę, że z czasem na pewno tutaj nastąpi taki moment, kiedy te nasze Ursusy, które tutaj mamy, bo na razie mamy Ursusy Zetory, będziemy sobie pewnie wymieniać na jakieś tam zagraniczne sprzęty. Pieniążków mamy 90 tysięcy na koncie, także bardzo fajnie. Na pewno będziemy chcieli, słuchajcie, sobie też zarabiać tutaj, bo pomimo tego, że nie jest to seria rozwojowa, to co będziemy mieli skoszone, to co będziemy mieli przywiezione na silosy, prawdopodobnie będziemy sobie na skupy wywozić, po to właśnie, żeby gdzieś tam w przyszłości sobie te lepsze maszyny sobie tutaj zakupywać, ale na tej serii przede wszystkim, słuchajcie, tak jak w 19 chodzi o dobrą zabawę, bo myślę, że no, żadna seria, czy sąsiedzi, czy od zera, czy od biedaka, nie przyniesie nam tyle fanu, co taka seria, gdzie gramy sobie, słuchajcie, w czwórkę, na totalnym luzie i po prostu robimy sobie takie akcje, jakie chcemy, i takiej serii, słuchajcie, nam było naprawdę brak na
naszych kanałach. Myślę, że wam też, bo nieraz pisaliście komentarze, że chcielibyście w końcu zobaczyć na naszych kanałach jakiś PGR. No i w końcu się udało. Ile odcinków w tygodniu będzie wychodzić? Nie wiem. To raczej, słuchajcie, będzie seria taka, że będziemy ją wrzucać wtedy, kiedy ktoś z nas nie będzie miał odcinka, więc nie spodziewajcie się tego, że będzie ona szła po kolei, tak? Że dzisiaj do mnie, jutro na przykład do Adama, pojutrze do Tanasa, potem do Bolka. Tylko po prostu, jeżeli ktoś będzie chciał odcinek z tej serii nagrać, no to wtedy do niego wbijamy na serwer i po prostu sobie nagrywamy. Słuchajcie, lecimy sobie na jęczmień, dosyć duże pole, także jestem bardzo ciekawy, ile uda nam się w odcineczku obkosić. Nie, chyba na słomę, czy na sieczkę walimy? Na sieczkę. Na sieczkę czy na słomę? Na sieczkę. Właśnie... Dobra, to lecimy na sieczkę. To lecimy na sieczkę, wyłącz pokos słomy. Macie rację. Znaczy, ja chciałem, żeby słomę, żeby ktoś przepracowanie zrobił. Nie, ale wtedy pracowanie na tym samym polu? No a będzie tak, może. No Jezu. Nie, lecimy na sieczkę. Lecimy na sieczkę. Lecimy na sieczkę, a słuchajcie, na słomę sobie możemy przejść w kolejnych odcinkach, tak, sobie też oczywiście obkosić. Tanas nam pięknie tutaj zestawem podjechał. Ja bym chciał, słuchajcie, sobie na pewno chwilę pokosić. Chciałbym sobie, słuchajcie, pokosić, ale potem na pewno będę chciał też. Potem na pewno będę chciał też w transporcie sobie, słuchajcie, pojeździć. Powiedzcie mi, czy wy jeździcie trójką, czy dwójką? Dwójką, dobra, ja też sobie na dwójkę. W sumie teraz dwójka, a trójka nie robi mi różnicy, bo i tak jadę 8 na godzinę, nie? Pole, słuchajcie, naprawdę mega, mega duże. Patrząc na mapkę, ten kawałek, słuchajcie, jest zrobiony z ilu pól? Raz. Oj, czterech. Czterech albo pięciu kawałków, tak naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Naprawdę ogarnęliśmy sobie tutaj duże pole. No Bolek naprawdę kupę czasu poświęcił na to, żeby ogarnąć tutaj landy przede wszystkim, żeby można było to sobie oczywiście modem też ogarniać poza odcinkiem. Tutaj oczywiście też pozdrowienia, myślę, mogę śmiało powiedzieć, dla Jankusa, który po raz kolejny pomógł nam, już nie pierwszy i myślę, że nie ostatni raz pomógł nam w kolejnej rzeczy, także wielkie pozdrowienia dla niego. No ale największy szacuneczek tutaj oczywiście należy się też Matixowi, który no poświęcił, no podejrzewam, naprawdę sporo czasu, żeby tą gospę wybudować. Nie chcemy, słuchajcie, też gospy całej wam pokazywać na pierwszym odcinku, bo myślę, że kto śledzi Matixa, to na pewno też już widzieliście, jak to wygląda, bo Matix tego nagrywał, ale chcemy, żebyście tą gospę poznawali razem z nami z odcinka na odcinek, a myślę, że tych odcinków naprawdę z tej serii powinno się pojawić bardzo dużo. Nie jest to seria, dobra, słuchajcie, na kilka odcinków, tylko jest to seria na dłuższy czas, bo chcemy właśnie tutaj też trochę rozwojowo, może nie rozwojowo, ale właśnie chcemy sobie te maszynki na pewno gdzieś tam z czasem po prostu powymieniać. Nie wiem jak wy, ale ja tutaj gdzieś tam później po forsznitach widzę jakieś kurde stare case'y albo coś, ten desej na takim pagierze, no, też by to naprawdę fajnie wyglądało. Mamy też, słuchajcie, stare mega duże jednak. Tak, i są też te duże forsznity, które na pewno na pagierze też by mega fajnie wyglądało. Słuchajcie, ja sobie przejrzałem wyświetlenia z serii MST na PGR z 19. To naprawdę można powiedzieć, że była jedna z lepszych serii na naszych kanałach. Dlatego no tutaj też mocno cisnęliśmy w to, żeby tą serię w 22 zrobić. Ja mam 40%. Nie wiem jak. Ja ogólnie chcę dojechać, żebyśmy mieli jakiś poprzecznik z głowy i nie wiem, czy się nie cofniemy, a ta nas już dzieje. Ty, możesz tu stać, bo tu się będziemy przecinać. To tu się możesz ten. A nie myślicie, stać? Że nie jedziemy najpierw dookoła całego kawałka? Nie wiem, ja bym się już, żeby, bo wiesz, odcinek trwa 40 minut. Zanim mordo my zrobimy całe pole dookoła, to ci zajmie to 20 parę. Ja bym dojechał do końca, wrócił się do Tanasa, wysypał i się przeciął w tym momencie i wtedy dany kawałek, który zrobił ten, który na odcinku będziemy w stanie spać. Dobra, okej. Okay. Więcej mi się zdaje, że się tam ja tu zaraz dojadę, zawiniemy gdzieś. Już tak szczerze, mam 60, ty będziesz miał podobnie, więc... No dlatego, no mówię, kawałek ja mam też 60. Daleko, to my tutaj nie cofniemy. Ja podjadę wam. Ej, Bolek, wiesz co zrób? Bolek, wytnijmy takiego rogala na końcu. Mamy na sieczkę, nie kosimy na słomę. To możemy sobie fajnie na końcu zawrócić, niech Tanax przyjedzie z przyczepami i nas opróżni wtedy. Jadę już. I w sumie nawet lepiej, jak zaczniemy tutaj od tyłu to kosić, bo przynajmniej będziemy mieli już cały tył wykoszony i wiesz, później będzie łatwiej. Nie, ja chciałem się właśnie na środku przeciąć i wtedy jechać od tamtej strony. No dobra, okej, ale Tanas może nas tutaj opróżnić przecież na końcu, może, nie? Może. Tanas akurat leci z jedną przyczepą, także elegancko. Bardzo fajnie się wtedy wysypiemy tutaj. Bo my jesteśmy już chyba na końcu, tak? Zaraz. Tak. No i dobra, w ogóle to ja całe pole... To całe pole to można powiedzieć, że jest duży clean. Także, no wiadomo, że tutaj na końcu jakbyśmy zaczęli kosić, tutaj dosyć krótkie przejazdy by były. No dobra, po lewej w razie jest ściernisko, ale jakoś tutaj się uda nam, dobra, myślę, zawrócić. Zestawik zajebisty. Słuchajcie, no jeśli chodzi o same ciągniki, nie są one dopracowane w 100%, bo niestety, ale takich zestawów, słuchajcie, takich ciągników Ursusów czy Zetorów do 22 dopracowanych w 100% po prostu nie ma.
Wzięliśmy takie, które nam się gdzieś tam, można powiedzieć, spodobały. Co prawda, jest dużo rzeczy do poprawienia w nich. Przede wszystkim na przykład dźwięki, bo są bardzo ciche i te dźwięki prawdopodobnie są gdzieś tam ze starych farmingów, więc myślę, że z czasem sobie na pewno też to poprawimy. Jak tam w ogóle wysypywanie w tych forsznitach? Długo wysypuje, nie, czy szybko? Nie, ja już kończę. Dobra. Ja sobie poczekam, mordeczka, aż ty wysypiesz. A, dobra, to dziękuję. Ja jadę wtedy rozjechali. Się gdzieś przeciąć. Mówię, nie, no szkoda czasu mi się wydaje. Jezus? Zielenie się tu. Wtedy ta nas nie, ty będziesz miał pełną? Nie. Nie, na środek dobra, możesz nie. Ją, tu możesz wrócić tak jak stałeś. Nie, ona pojemnościowo chyba jest dosyć duża, mi się wydaje, ta przepa. Cała 50%. Jechać po kolejny wtedy zestaw, żeby na koniec go przyciągnąć. No, będzie miała jeszcze. Dobra, może trochę więcej. Boże, zobaczcie, jak to pięknie po ścieżce wygląda, nie? 18 000. Tutaj akcja, jakieś talerzowanie, coś to w bazie. Tak, 20. Co mówisz? Niskie ściernisko. Ja bym się tutaj gdzieś przeciągnął. Niskie ściernisko jest prawdopodobnie, bo mapa czyta swoje ściernisko, nie? Bolek, tak mi się wydaje. Nie, bo za daleko. Byłaś na tył na pierdzieli. Ja bym jeszcze trochę dalej, no ale dobra. Ja dobra. Tutaj, bo. Nie wiem, jak tam to pole idzie później, ale o, w tym miejscu będzie chyba najlepiej. Bo to zakupowanie jeszcze tutaj by się przydało. Ty, Bolek, ja tak jak się przetniesz... Ja bym prosto się ciął na tą chałupę, tak jak teraz. O, tak jak mordo się przetniesz, tak będzie, tam się nie przejmuj w ogóle. Może ktoś do robu wpadł. A Adaś cofnął. Adaś Mariankowym kombajnem kosić. No i to teraz to dopiero wygląda, jak ja się do tyłu obracam. Kurde, no zajebiście. I słuchajcie, dla takich widoków właśnie tą serię dla was zrobiliśmy, nie? Ale ta góra śmierci zaraz tutaj. To dali. Dobra, widzę, że Adaś pojechał lewą stroną, więc ja też pojadę lewą. Co prawda rura nie do końca będzie pasowała, ale to ale nic. Myślę, że na spokojnie dojedziemy. Teraz normalnie jakoś dałeś mi do myślenia, mówiąc tą górą. I kurde, tak sobie myślę, jak robiłem te pola, to nie ma tu takich zbytnio terenów właśnie górzystych. Może są dwa pola, gdzie no, ale jest skosep, ale wiesz co? Ja, to jest ten plus, że możemy teraz robić modem te pola i ja mogę podnieść teren w ciul w niektórych momentach. I chyba zrobię z jedno, dwa pola taki extreme właśnie, żeby wiesz... No, ale sobie porównaj, to by mega fajnie wyglądało, nie? No. Jaka jest różnica terenu na tym polu teraz, co nie? Tam w dołku, a tutaj na górę. Ale tak? To i tak jeszcze nie jest, jakoś mega mocno. Ale i tak jest, płasko, ja, słuchaj, jak się podjeżdża tak. Od dołu do góry, to tak. Naprawdę widać tą różnicę widać, terenu, widać, nie? No. Miałem powiedzieć, że zaraz pewnie będzie mi się wysyłać. Ale chciałbym takie momenty, że na przykład ciężko by było... podjechać kombajnem w jedną stronę, nie? No. Można takie pole. Normalnie teraz od razu mi się przypomniało na tym. Słuchajcie ludzie, tutaj na pewno będziemy podczas odcinków, znaczy pomiędzy odcinkami, na pewno będziemy mocno ingerować w teren, żeby te odcinki wyglądały jak najlepiej, żeby te pola były jak najlepsze, dlatego, no mówię, to jest, słuchajcie, totalnie luźna seria, gdzie chodzi przede wszystkim o zabawę, no i o te widoki, tak? No bo dla takich widoków naprawdę takie serie według mnie warto robić, także już teraz zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, bo no myślę, że tutaj na pewno tych łapek będzie dużo i na pewno będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii, bo mówię, no rzadko kiedy coś takiego robimy. Ostatnio większość naszych serii na kanałach jest tak typowo nastawionych na rozwój, na rywalizację i w ogóle. Rzadko kiedy już robimy takie serie, gdzie możemy po prostu sobie fajnie we czwórkę pograć. Dlatego my tym bardziej myślę, że docenicie to, że taką serię właśnie dla was tutaj stworzyliśmy. Ja myślę ogólnie, patrzę na to, że ile mam w zbiorniku i prawdopodobnie chyba się uda dojechać tam i z powrotem, czy nie? Ja bym nie, wiesz co, ja myślałem, że wiesz co zrobić. Tutaj, no to chcecie, możecie zawrócić, ja pojadę. Albo po trójkąt tam wyciąć. Ja wykijcie mi tamto, ja tam postawię przyczepy. Postawię przyczepy. Jadę już tam właśnie z przyczepami. Dobra, to pasuje, to leci poprzecie tu panowie, w prawo. W prawo, bo no to jest droga ogólnie, nie? No ale wiesz, no nie będzie mi na drodze zawracać, nie? No tak, ale mówię, że na drodze ważyczek może się wysypać, nie? Bo ty masz teraz po lewej drogę przecież. No i dobra, okej. No to wtedy, Adaś, lecimy od razu w prawo i lecimy za Bolkiem ten skrajnik tutaj. No, wysypiem się i ja się przetnę znowu gdzieś i będziemy mieli tu już tak porozcinane i gitara pojedzie. Najważniejsze, żebyśmy skrajnik do końca pocięli, nie? Tak. Jak będzie skrajnik do końca wycięty, to wtedy jest, będzie zajebiście. Jest, jak pięknie się widzieć z tyłu forsznicy. No, a wiesz, jak pięknie z tyłu, jak jadę i patrzę na was? A to jest dopiero piękne. Jak pięknie traktorami się jeździ. No dlatego też, kurde, będę chciał na pewno sobie pojeździć, bo w ogóle jest zajebisty silos, słuchajcie, na gospie. Też taki typowo PGR-owski, dlatego na pewno jakimś pełnym zestawem. Na górkę wyjechałem, panowie. Na górkę wyjechałeś radę? Ale idzie. Właśnie, bo ja cofam, jak tu coś... Tu jest, dobra. Jak coś ja cofam i nie patrzę do tyłu. A czy jedziesz... Ale idzie z dwoma. To czekaj, którędy ty jedziesz? No ja za tobą. A za mną jedziesz, dobra. To, no. No w biegu ogólnie nie będziemy się sypać, będziemy się starali robić coś takiego, że będziemy sobie te zestawy, wiecie, rozstawiać. Aż mi się, słuchajcie, przypomniały mi się żniwa, które nie tak dawno nagrywaliśmy, jak robiliśmy serię z gier Mokrzyn. To naprawdę mega podobnie to wyglądało wtedy, nie? Co prawda, te drogi mają zarobisty klimat, wolną skrzynię tu mam. Ty, Tanas, ty masz już wszystkie zestawy na gospie, na tym, na polu? Jo.
No teraz tak patrzę właśnie, bo najpierw przyjechałeś chyba z dwoma przyczepami, potem z jedną i teraz znowu z dwoma. Szybko to ogarniasz. Piotrulla, no ten nick, słuchajcie, to jest coś pięknego, nie? Musi tu być oporowo. Biegu! Jo, biegu i do końca dojedzie mi tam staniesz na razie. Jo, my bo... się wszyscy wysypiem, to się dasz tu na środek, tak mniej więcej jak to rozwinę. Ty, Tanas, a powiedz mi, no. Ty tam na wieżę zostawiłeś zestaw też jeden? Tak, jest. Kurde, to idealnie pasuje, bo teraz my tu się wysypiemy na ten i jak będziemy wracać tam, to tam będzie stał znowu zestaw, na który będziemy mogli się wysypać, nie? Można tak, jak się chciałem tu na środku jeszcze wsadzić. Gdzie na środku? Teraz pomiędzy to, co mamy wykoszone i wtedy wyrabiamy sobie dwie struny fajnie. A no dobra, okej, okay. Możemy tak no, zrobić, nie musimy. Wydaje mi się, bo jak będziemy same krawędzie, to zejdzie czas. Panie Bolesławie, odsypię pan troszeczkę. Pinki! Razie? Razie! Zbyszek, dawaj tutaj! Tu, tego! Tu trula. Uwaga na sarny, kurwa! Ja mam wyłączone zwierzęta ogólnie dzikie. Ostatnio wyłączyłem, bo mnie tak denerwowały, że... Dzikie. Że sobie po prostu tą opcję wyłączyłem, a... Kurde, normalnie to ściernisko jest tak fajne, że nie wiem, czy bym zmieniał. No ogólnie mówię, wiem, jest ściernisko inne, bo mapa czyta sobie swoje, nie? Ściernisko. Nie czyta z oryginalnej. Więc, no nie wiem, albo zostawimy, albo nie. Według mnie, słuchaj, możemy sobie zostawić tutaj to. Bo akurat po pszenicy ściernisko jest bardzo gęste, po jęczmieniu jest trochę rzadsze. Tym bardziej, słuchajcie, że te zboża tutaj też, no wiadomo, jak to na PGR-ze, nie będą nigdy idealne, takie jak są na przykład na odzera czy na sąsiadach. Tylko, no wiadomo, że będzie to też mniej sypało tutaj, tak? Więc ściernisko teoretycznie, jeżeli zboże jest słabsze, no to ściernisko samo z siebie też powinno być. O Jezu. Urwie następnemu. Bo to się przestraszyłem, że prun. Odpuściło. O, Bronek jest tutaj. Jest Bronek na mnie? Tak, żyję, jestem cały czas, spokojnie. Jedzie, no. Podjeżdża tam. Nie, bo już mówię, kurde, nie wyobrażam sobie Bronek dzisiaj kosić 100% tu, nie? No gdyby było 100% nawiezienia? No. To zobaczcie, ile my... Ale z 50? Tak, non-stop mamy zbiornik, a mamy 50, tylko 50% nawożenia z Napolu, nie? Jezu. Gdyby było 100, to ja nie wiem, co to by było. My byśmy pół przejazdu, słuchajcie, robili i byśmy mieli pełen zbiornik, nie? Także grubo ogólnie by było. Do trulla by nie dawał rady. Tytanas, jak weźmiemy jakiś zestaw pełen, to daj znać, dobra? Dobra. Ja chętnie sobie... na dole, jak dojedziecie, to dosypiecie tam. Tytanas, musisz zrobić tak, żeby nie było, że wszystkie zestawy będą naraz pełne, nie? Ja wiem. Wiesz, żeby najpierw jeden dopełnić. Spoko, bo teraz słuchaj. Jedziecie na dół, dopełnijcie tam. Teraz Tytanas zawrócili i postaw się tak na tym środkowym pomiędzy. My zapełnimy moment ten, to ty Bronek pewnie jak będzie się sypał ostatni, bo ty jedziesz ostatni, nie? Tak, ostatni, jadono. No, tam, że ty zasypiesz i będziesz miał pierwszy pełny i wtedy ten z początkowy można przywieźć to samo miejsce. Dobra. Tak mi się wydaje, że to tak wyjdzie fajnie. Tutaj teraz ja możesz ten zostawić po tej stronie, ja, nie? Ja wiem, mam zostawiam. Żeby tu wiesz, w razie czego był do sypania. Z daleka zajebiście ten zestaw wygląda, nie? Który? Ten ciągnik z tymi dwoma. Jak do tyłu się obracam, to jak tam nas pod górę jechał, to coś pięknego było. Ale tam jest, tym z tymi dwoma HL-kami, tak? Tak. No. Ogólnie starałem się, tak mówię, maszyny dobrać. Co prawda, słuchajcie, mogę powiedzieć to. Nie chciałem tego mówić, ale powiem. Nie mamy jeszcze wszystkich maszyn skompletowane, ale powiem wam, że tak mi zależało na tym, żeby ten odcinek już nagrać, bo też, no, czekacie, wiem, że czekacie na nową serię. Zależało mi na tym, żeby go nagrać, dlatego jeszcze gdzieś tam poza odcinkami będziemy sobie na bieżąco maszyny po prostu kompletować. Każdy, kto będzie chciał sobie zrobić jakąś fajną akcję, no wiadomo, myślę, że nie będziemy robić raczej tak, że nie wiem, teraz robimy żniwa i od razu po żniwach zbożowych zrobimy, nie wiem, żniwa kukurydzy. Wydaje mi się, że to też zależy w sumie od was. Możecie dać znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy robili sobie akcje takie, jakie chcemy, wyrywkowo z całego sezonu. Czy chcecie jednak, żeby też no gdzieś tam kolejność jakaś była zachowana? Bo nie wiem, co wy chłopaki myślicie? Ja co mogę dodać od siebie, to, że jak sami dobrze wiemy, mamy teraz dużo serii, na przykład od Zera, Sąsiedzi i od Biedaka, które się zgrywało, tak, to, które się zgrywają często tymi samymi akcjami. Właśnie mi się wydaje, że PGR to jest taka seria, taka odskocznia od tego. Gdzie, dobra, widzisz, że masz, nie wiem, nawał żniw, to tu se zrobisz, kurde, głupie talerzowanie, głupią workę. No tak. Papo, na pewno, żeby nie było innego, tak, nie? Że tak mówisz, tak, że mamy... nie wiem, żniwa, a my tutaj też robimy żniwa, albo kiszonka i my tutaj też robimy kiszonkę, bo żeby nie było 1000 odcinków pod rząd, nie? No to prawda. Mi się wydaje, że każdy będzie patrzył pod swój kanał, nie? Możemy tak zrobić. Niech każdy patrzy pod swój kanał, jaki odcinek gdzieś tam mu pasuje, to... w danym momencie, bo niekiedy też coś tak jest, że o kurde, brakowało mi teraz, nie wiem, 2 miesiące nie orałem, fajnie by było coś takiego zrobić. I moim zdaniem... taka odskocznia na PG, żeby była idealna. No ja nie ukrywam, gdzieś tam te żniwa najbardziej mnie interesowały na początku.
oczywiście. Zawsze się najlepiej zaczyna z nimi. Tak, no żniwa coś pięknego, ale myślę, że to nie są na pewno ostatnie żniwa forszajami. No nie, myślę, że to każdy spokojnie po dwa odcinki zrobi w przyszłości tak, na tej sesji. Tak, tylko mówię, gdzieś tam, wiecie, będziemy wdrażać jakieś takie, nie wiem, smaczki, na przykład dodamy sobie, nie wiem, talerzówkę na przykład do żniw, że gdzieś tam będziemy jeździć. Wiecie, żeby to nie były takie same odcinki, ale na pewno spodziewajcie się tego, że będziemy na tej serii przede wszystkim mega kreatywni i liczymy też na wasze komentarze, liczymy na wasze pomysły, na to, co wy nam doradzicie w komentarzach. Na pewno będziemy też właśnie pomysły brali z waszych komentarzy. Uciekaj. Także ogólnie odnośnie tej serii, słuchajcie, możecie dawać wszystkie pomysły, jakie chcecie, bo naprawdę jesteśmy w stanie na tej serii zrobić bardzo, ale to bardzo dużo. Widzę, że Bolek się już wysypał, teraz jeszcze Adaś się wysypie i ile tam będzie procent? A nas ile tam jest dużo? 84. No to i gitara. Ja tam dosypię i będę mógł sobie tym zestawem pojechać. O, także bardzo naprzeciwko siebie w końcu jedziemy. Tak. I to jest efekt zajebiczy. Dzień dobry, także uszanowanie. Lepszy byś miał jadąc odwrotnie, bo mega fajnie ci widać z góry. A to nic. Przyjadę, to mówię, zestawem sobie jeden kurs zrobię, wtedy znowu siądę na kombajn bardzo chętnie. I tak wiecie, sobie trochę pojeździmy tym, trochę nie, 96. No, czyli lekko tam dosypię jeszcze i resztę dosypię na ten zestaw z tyłu. I wtedy ta nas odnam trochę kombajn. Nie ma problemu. Ale pójdziesz. Chłopie, już się nie mogę doczekać. Ej, nie wiem, jak gramy. Od zakupowania to? On ma na zakupywanie to, ale poprawione na ususy właśnie. One i tak mimo wszystko będą się trochę kopać, ale chciałbym tu to widzieć, nie? No zakupywanie tak, no. Się? Poryłby tu pola fest. No, kurde, ten mod tu by pasował jak nie wiem co. No to mod niekiedy fajnie działa, bo ryje zajebiście. Dobra, sypiemy teraz tak tutaj. Cyk. Dobra, Tanasku, oddaję ci kombajn. Ja zasiadam sobie. Przepał. Oczywiście standardowo przyczepy się przesuwają, to jest normalna rzecz. O, co jeszcze trzeba wgrać? Ten dym z kominu, co idzie tak fajnie. O, no. Ogień z rury. Chłopie, ja bym chciał teraz widzieć taki do wysokości drzewa, nie? Żeby taką kurę puścił, chłopie, aż żeby się kurwa ostatnie liście pospadały. Taką marchewę teraz tak pierdyknąć. Ale po co tam? Ogólnie tak, jeśli chodzi o te ursusy, tutaj na pewno będą się do kogoś odezwać, żeby przede wszystkim zmienić w nich dźwięki, po pierwsze, bo dźwięki są tragiczne, po drugie, dodać im biegi, bo one nie mają biegów. A jednak no, na takiej serii to wydaje mi się, że biegi muszą być, tak? No ale mówię, słuchajcie, jest to pierwszy odcinek, gdzie mówię, no jeszcze tutaj wszystko nie jest idealnie dopasowane, więc no wybaczcie, tak? Wybaczcie, ale to jest kwestia czasu, kiedy sobie wszystko po prostu tutaj na tyle porobimy, że będzie dużo lepiej. Na pewno trzeba też poprawić dźwięki ciągników właśnie w kabinie, bo teraz jak słyszycie, one są naprawdę bardzo ciche, ale no mówię, no słuchajcie, nie ma idealnych polskich modów na żadnej stronie. Naprawdę. Ja wybrałem chyba najlepsze szóstki, jakie były, tak samo z czwórkami. Reszta, totalne dno, no te były takie jeszcze względne, naprawdę względne. No brakuje, słuchajcie, typowo ursusów, tak jak było w 19 od Karasia, tak? No bo to, nie ukrywajmy, jedne z lepszych ursusów, tego brakuje. Są jakieś tam mizerne przeróbki, tutaj podejrzewam to, są też przeróbki od Karasia ursusów, ale one nie są zrobione idealnie, bo tak jak mówię, no brakuje tych dźwięków, brakuje biegów, no bo co to za ursus, jak on nie ma biegów? No przecież to jest bez sensu, no tak? No to akurat jest teraz... No i dźwięków. No i dźwięków, no dźwięki to też, wiecie, no po to się gra na takiej serii, żeby jednak tych dźwięków troszeczkę posłuchać, ale no mówię, no musicie mi to dzisiaj wszystko wybaczyć, bo jest to pierwszy odcinek, nie wszystko zawsze jest idealne, więc myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy sobie wszystko tutaj właśnie ogarniemy. No tutaj jak ja jadę tym ursusem na pełnej, zetorem przepraszam, bo to jest zetor, to mam wrażenie, jakbym jakąś kosiarką jechał, nie? Takie dźwięki, no, on ma. Nie dziwię się, na pewno. Jak na full ma dźwięki. Są to jakieś, podejrzewam, stare dźwięki ursusów czy zetorów, ale gdzieś tam podejrzewam z epoki 13 bądź 11, nie? Także no mówię, no to jest kwestia, wiecie. Epoki moda upanego. Tak. No trzeba się cieszyć, słuchajcie, i tak nie ma co narzekać, bo trzeba się cieszyć z tego, co się ma, że mamy zajebiste przyczepy, że mamy zajebiste kombajny, bo tamtym forszają, ja nie mam nic do zarzucenia, naprawdę to jest no, bardzo fajne. Bardzo fajna paczka. Tak, dlatego mówię, no nie wszystko może być idealne, ale na pewno się tutaj postaramy o to, żeby chociaż trochę sobie jeszcze tutaj to polepszyć. 18,5 w ogóle weszło na tą przyczepę, także dosyć pojemna. Ja myślę, że sobie wysypiemy, no i oczywiście na pewno z nią na pole wrócimy, tak? No bo tego zboża podejrzewam, że stamtąd wywieziemy dzisiaj od zarąbania i jeszcze więcej. Nie ukrywam, jak już będą biegi, jak już będą dźwięki w tych ursusach, taki odcineczek z wywozu, typowego wywozu zboża na skupy, też no, może być pięknie. Naprawdę mega, nie? To może być naprawdę mega zajebiste. Dobra, teraz daj Boże, żebym się tylko na tym PGR-ze nie zgubił, bo powiem wam, ten PGR jest na tyle rozbudowany, że tutaj, gdyby ktoś wszedł pierwszy raz na serwer, to naprawdę można się zgubić, jak się gdzieś tutaj pobiegnie. Ale silos mamy tutaj. Tu mamy silosy do wysypywania, także sobie wjeżdżamy elegancko.
myślę, gdzieś tam w przyszłości, jakieś ogarnianie zwierząt i takie rzeczy, to na tym, kurde, nie wiem, czy oglądaliście kiedyś, ja tutaj takie małe nawiązanie, słuchajcie, zrobię, czy oglądaliście kanał Seth, Sethy, on kręcił filmiki z farminga pod muzykę i on miał też taką właśnie zajebistą ekipę, w większości właśnie on kręcił filmy z PGR-u. Tak, Seth, to było dawno. Seth, z dużymi literami to było napisane, nie? Tak. I on właśnie też bardzo często nagrywał z jakiegoś PGR-u i właśnie oni tam robili jakieś karmienie, oporządzanie zwierząt itp. itd. i właśnie robili to właśnie człowiekami, jakimiś szóstkami, zetorami i to naprawdę mega fajnie, gdzieś mi to zapadło w pamięci. I on tych filmów na tamte czasy wrzucał bardzo, bardzo dużo, tak? Więc mówię, no gdzieś tam mi to zapadło i no, chciałbym takie odwzorowanie, tylko właśnie typowo w odcinkach sobie tutaj to zrobić, bo no nie ukrywam, takie typowe ogarnianie zwierząt jakimś paszowozem takim starym, wiecie, dowożenie słomy, tu kiszonka, pach, pach, jakaś stara ładowarka, no kurde, to może być coś pięknego. Dlatego naprawdę do tego będziemy tutaj też dążyć. No liczymy na was, tak? Liczymy na to, że wy nam będziecie też akcje tutaj wymyślać. Wiadomo, my jesteśmy też jakoś tam w miarę po swojemu kreatywni, ale no wy czasami w komentarzach też macie naprawdę fajne pomysły. Dobra, wysypaliśmy sobie, słuchajcie, pierwsza przyczepa zsypana, także wracamy sobie oczywiście do chłopaku. Kurba, ja tędy przejadę? No, przejadę, dobra. Przejadę. Dobra, będzie kolejny pełny. Od razu kolejny będzie pełny? Mhm. Kurde, serio? No prawie, ten ostatni na końcu. Z tymi dwoma. No, dwa są z dwoma. No ale tymi mniejszymi niebieskimi, co tam nas jechał na koniec. Aha, czyli z halkami, dobra. To wiecie co? To któryś z was wtedy pojedzie sobie. Ja sobie jeszcze pokoszę i potem później na pewno sobie też jednym zestawem jeszcze się garnę. Ja nie ukrywam, tym żółtym chciałbym pojechać, bo ten żółty z tymi dwiema przyczepami od kasztami, od kasztana coś pięknego. Także nie wiem, kto których z was będzie chciał jechać sobie się przejechać Ursusem, to wtedy się ze mną zmieni. Ja chętnie bym sobie pokosił, nie wiem, teraz może Adaś, ty masz tego szarego, nie? Kombajna. Ja bardzo chętnie sobie na niego teraz siądę i nim sobie pojeżdżę, bo no nie ukrywam, ten kombajn też jeden z ładniejszych konfiguracji. Ale kurde, tak sobie teraz myślę, te większe forsznity, które są, one są chyba na Modhubie wydane, to gdzieś w przyszłości też tutaj by fajnie wyglądały, kurde. Nawet z tymi mniejszymi podejrzewam gdzieś tam. Lecą od razu za tymi Porsche'ami. No, albo jakiś, kurde, nie wiem, gigant Bizon, taki... jakby wiecie, gdzieś tam okazja by się. Coś takiego. Jak okazja by się nadarzyła i byśmy Bizona giganta sobie też tutaj kupili, to kurde. Coś zajebistego. Ja mówię, to ja bym nie patrzył na to, że mamy taki, jak chcemy zrobić coś żniwa, to przecież kurde, to jest tyle miejsca na PGR-ze, że my spokojnie tutaj dwie gospy by zrobił na tym PGR-ze, jedną z nowoczesnych, a drugą z takich, więc jeżeli ktoś będzie uważał, że chce takie zrobić, to bym się nawet nie trzaskał, bo mówię, po to jest farming, jest tyle modów, z których my nie korzystamy na wielu seriach, że właśnie tutaj teraz po to jest to, żebyśmy mogli się tak bawić. Powiedzcie mi, gdzie mam zawieźć ten zestaw? Na tam, na koniec, możesz jechać do tych HL-ek, nie? Czyli na górę tam jechać, o? Tak jest. Dobra, ale zajebiście was widać tutaj stąd teraz. No kurde, no mówię jak mokrzynie, słuchajcie, się czuję. Gdzieś tam te Forszaje zawsze mam nawiązanie do... ty byś się sypał? Nie, chcę w lewo tu skręcić. Czekaj, tu w górę, możesz mu co jechać? Daj Boże, żeby tu żadnego piachu nie było u góry, bo nie podjadę. Ej, mu tam. Ale to pięknie widać, jak ty zaraz pod górę daj. No. Ajajaj. Pięknie, to ja was widzę. Das is was. Jezus, a ma ciężko ogólnie, nawet na pusto pod górę, żeby podjechać. Powiedz, czy ja w ogóle tu podjadę, tak się teraz zastanawiam. No chyba ja. Ja pierdzielę, to jest kawał drogi, żeby na drugi koniec pola pojechać. Jakoś kombajny to się tak nie wydawało. No, powiem ci, że... Kawał jest. Zaraz jest. Ogólnie jeśli chodzi o mapę, to mamy wykupione sobie oczywiście całą, po to, żeby przede wszystkim robić sobie na tych polach, na których chcemy. Coś widzę, że jest z dystansem, bo drzewa mi... Drzewa ci migają? Tak, migają mi drzewa, no. Strasznie mi to też miga i nie wiem, co to jest. Gdzieś prawdopodobnie chyba coś będzie z dystansem nie tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, obrócimy się. Obrócimy się w tą stronę. No ja ale mam. Te woddaki, które ogradzają mapę. Tak. Jak przesuwasz się powoli od lewej do prawej, tak, i zobacz, tak. czy nie znikają. Ja mam głową podobną i... Aha, czyli wy macie dystans duży ustawiony i... No to dobrze wiedzieć, to my też przestawimy. Patrzcie, teraz to widać. Zobaczcie, co się dzieje z drzewami. Chodzi o to samo co ja. Na końcu, daleko. Tak, te co ogradzają mapę, no. Czyli coś chyba będzie w opcjach z dystansem, mi się wydaje. Tak, tak, my będziemy musieli. Wiecie co jest najlepsze? Że mi znikają w rogu monitora. Tak, no to jak już się obkręcasz, no i o, to masz. Ale to tylko delikatnie. Mogę, kombajna? Też dobra, witam. Trochę. Dzięki. O, lecimy. Nie no, ślicznie. Boże, to można robić. Ale tam zaprobił na siebie. Jezu, jak to cicho teraz się zrobiło. Także Adaś, masz chwilę pauzy. Adaś tak zapierdałem, że kaszkiet mu prawie spadł. Jo. Powiedz Adaś ten, powiedz mi, mógłbyś zerknąć do tamtych HL-ek? Czy tam jeszcze jest sens coś dosypywać? Tak, 71% to jest. No to Adaś, dasz radę na się nawrócić
Albo dobra, ja już podjadę. Nie, możesz się nawrócić. Bo nawróć wtedy... się już i ja wtedy bym od razu do ciebie, wiesz, z rurą podjechał, ja cię sam zasypię. No dobra, bo ja będę się sypał prawdopodobnie wtedy już na tamtą 3-8. Ja nie wiem, czy ja dojadę do końca, to jest najgorsze. Ja mam 61%. Wiesz co, ja tak się nastawiłem właśnie na ten krótszy kawałek, żebyś dojechał, co nie? No. Bo nie pojechałem specjalnie dlatego nigdzie indziej. Jest szansa, że nie dojadę, nie? No, mam 87%. To niby dużo nie zostało, kurde. Weź Adaś, wyjdź i wejdź do ciągnika, bo biegnie, czy mnie tam jeszcze pod... O, dobra, dzięki. Ale go wyciągnęło. Ja widzieliście to? Ale on wrócił do tego ciągnika tak jak... Go zaciągło, no, z tamtego miejsca. Ciągnęło. Kurde, no nie dojadę. Nie wiem, podjechać tam do ciebie, tak? Nie, to... ja sobie podjadę, wyjadę z łanu po prostu i podjadę sobie, to dla mnie problem. Po prostu ktoś będzie musiał tutaj to później dokosić. Wiesz tam, ja ci powiem tak, jak kosimy na sieczkę, to tam jest nie problem, nie? Kurde, no nie, tak mało zabraknie, słuchajcie. Tak blisko, a jednak tak daleko, 99. Nie, no tutaj to tam akurat luz, to nie? Ten kawałek to tam na luzie. To tam, wiesz, zawsze się to tam podjedzie te metry. Jo, to tam ja się nie przejmuję. Myślałem, że starczy. Wiesz co, tak sobie podjechałem, patrzę, jest 45%. Może mówię na tych 55%. No nie, no jednak się nie udało, nie? Jak to wygląda ze środka, jak? Pięknie. Ja od razu będę tak to cisnął na gospę. A ty, Bolek, powiedz mi, dojedziesz do końca? No, powinienem. No nie też jest szansa, że nie dojedziesz. 94% mam. No. Powinieneś dojechać, ale... Dobrze, czekaj, powinien dojechać, więc luz. Mogę jednak zostać tam i podjeżdżać ci od nie, razu. Nie, tyle to tam wiesz. Spójmy sobie najpierw na tył oczywiście. A nie, no masz tutaj na ludzie dojedziesz. A ty Tanas, jak dalej, jak ja dojedziesz? Ja 92% mam tam, widzę. Dobra, Tanas też nie dojedzie. Widzę, że teraz już sypanka, jak zawsze sypaliśmy się po jednym przejeździe. A wy pewnie, ja podejrzewam, że wy pewnie próbowaliście 4 przejazdy zrobić, co? Nie, dlatego nie. W tej nazad tylko? No. W tej nazad tylko. No przecież masz 60% prawie po jednym przejeździe. My zawsze sypaliśmy po jednym przejeździe przecież. W jedną stronę całą. Dobra, full. To zapraszam. Ja to na Stesino. Dobra, ja sobie wjadę tylko od razu tutaj. Ciekawe, czy Bolek nasypiesz całego i będę mógł jechać? Ty, czekaj, a ile masz? 7%, to Tanas, dawaj jeszcze to. Ty, dawaj, jedź tu do końca. Ja polecam tak? Poprzeczniak, no, bo po cholerę Tanas na taki kawał jeszcze jechać. To nie, to Tanas nie. Nie, to Tanas sobie wysypie i pojedzie wtedy za mną, to może ten środek tutaj, jak najwięcej tego środka obkosimy. Czy ja mogę sobie motowidłami manewrować? Mogę, tak, później sobie dać, dobra. Możesz. A ten jęczmi jest dosyć niski, także... I tak 8 na godzinę, no to no taka dosyć dobra prędkość. Jak na takie słabe zboże, bo mówię, no nie sypię tak super zajebiście, więc... Dopiero jedna przyczepa wyjechała, jeden zestaw. Teraz zaraz wyjedzie drugi. No i jeszcze chwila, moment, tamten na dole, nie wiem ile wy tam macie wsypane na ten na dole. Nic. Nic. Serio, nic? Jeszcze nie sypaliście? Ja, jeszcze nie. Teraz tak szczerze, mordeczko, nic to nie dało. Serio? No. Ale jadę, bo to już... Dobra, nie, no tam tyle, to tam wiesz. Lży będzie miał. Myślałem, że naprawdę dorzucić mi trochę. Mamy na co sypać, tak, że może się jać śmiało, tam się nie przejmuj w ogóle. Ale to wyjdzie. A jeszcze chciałem poruszyć temat to dość tego, jak... świeci fajnie. Jakie żółte światło. Jakie żółte, no. Gdzie, co? Zajebiste. Zobacz, jakie no, włączy światła. Morsznity. Halogeny. A, no Bocie. Żółte. Ole nocne cięcie. No, zajebiste by było, nocny odcinek. Co chciałem mówić odnośnie czasu, jaki będzie odcinków, tak? Jakie długie odcinki będziemy nagrywać. No to myślę, że to jest tak niestandardowo bardzo. Ja ktoś podatki. Będzie chciał, myślę, jak ktoś będzie chciał. Myślę, że będą na 3 godziny, jeżeli będzie czas. Ja dzisiaj też nie będę robił jakiegoś super długiego odcinka jako pierwszy, bo no nie ukrywam, mamy godzinkę 14. Ja to będę wrzucał jeszcze na dzisiaj, mówię, mieliśmy trochę ogarniania tutaj z tymi polami, żeby pousuwać drzewa niektóre, pododawać jakieś nowe, pomalować trochę terenu. Dlatego też tak późno zaczęliśmy nagrywać. No ale cóż, no myślę, że kolejne odcinki już będą dużo lepsze, chociaż się tak nie nagrywam, bo nie ukrywam, że dzisiejszy odcinek naprawdę mega zajebiście się ułożył, bo bardzo fajny Bolek miał pomóc tutaj z tym wycięciem tego, że nie musieliśmy jechać całego pola dookoła, tylko wycięliśmy sobie to, co po prostu chcieliśmy wyciąć. Oj, przepraszam, co innego by było, podejrzewam, gdybyśmy dawali na słomę, tak? Bo na słomę gdybyśmy jechali, no to mógłby być problem już wtedy, co tam się stało z tyłu? No stoi przed tym, no nie stoję, jadę przed tym. Nie chcę dalej jechać. Piotrula, co ty robisz? Piotrula, kurwa. No nie, no teraz już widzę, że ja będę miał po jednym przejeździe ponad 50%, więc nie ma szans, żebym miał. Oni tym głogłutym mi go tutaj nic nie widzę. Kurwa. Masz teraz, lepiej. Kurwa, oślepiłeś, nic nie widzę. Tero? Kurwa. Teraz nic nie widzę z kabiny. Co zrobiłeś? Zapaliłem wszystkie światła. Halogeny włączył w kabinie, bo nic nie widzę. Ja nie mam dużo świateł. Ja mam tylko przednie i boczną na rurę. Bolek ma jeszcze kwokę. Będę jechał za tą oto kwokę, za pole, to będziesz widział. O, wtedy będę wiedział, o co chodzi. A i wiecie co, jak dojedziecie do końca, to wtedy weźcie się zsypcie.
Chyba, że miał 30%, 40 może. Więcej byś miał. Jak to jest możliwe? Jak ja mam 60? Nie, wjadę za tonaską, chyba mi zabiro. Chłopie, jak ja mam 60, jak dojeżdżam teraz do końca. Ja mam 30, dopiero jestem za kawałek. Ja mam 35. Ja mam 94. Nie no, chłopie, jeszcze do końca kawał drogi zostało. Dopiero na połowie jesteśmy pola chyba. Stawia ta górka tak oddaje? No. Ale to wyje. Spoko, teraz w dół będziemy zjeżdżać, to połowa się wysypie. Jo, szybciej. Dobra, sypiemy. Ej, co wy gadacie, że tu nie jest nic wysypane? Ja się nie sypał. Ja to sypałem przecież, resztkę z tamtej. No to wiesz, no. Wszystko jasne. Teraz mi się przypomniało. Kurwa, 15, zaro obiad trzeba jechać gdzieś. Do obiadu szło. Przywiesz obiad tam. Zaraz maślanką, zaraz ktoś z maślanką przyjedzie. Ale by Gulfa wziął teraz. Ale mam widok teraz, kurde, aż muszę wyjść. Kebaby z mincem. I maślankę, truskawkałem do tego. Na światłach. Kebab raz. Ale będę miał... Faktycznie to oddało tu teraz. Ale słuchajcie, już widzę, że będę miał problem z miniaturką, nie? Nie wiem jak ją zrobię. Naprawdę. Naprawdę nie wiem jaką ja zrobię miniaturkę tutaj. Jak tyle sprzętów tu jest do objęcia. Ale to ładnie teraz wygląda, jakby tu z góry jedziesz. No kurde no! Zajewioza. Coś pięknego. Dobra, jedziemy sobie z powrotem teraz tamtą stronę. Mordo, widzisz w kabinie coś? O Jezu! Chłopie, zagaś to, proszę cię! Ja pier... W najgorszym momencie. Dobra. Co? W najgorszym momencie. Uratowane. To... Lag był taki, że nie pytaj. Jo? Chłopie, Stanek spychał do rowu tego, jo. Nie? Ja... Poszedł. Ja niestety, ale silosy rozmawiam teraz. A tam silosy to wiesz, ubezpieczone, tak jak się nie przejmuj, nie? Mordo, wciąż do kabiny. Jestem w kabinie, no. O ja pier... No szybko się sypaliście. Nie chciałem całego, chciałem za tam od razu różnić. Kurde, no najlepiej by było teraz, by to wyszło, bo my pojedziemy tam i z powrotem i prawdopodobnie chyba mamy wzięte ten środek, nie? No tak może być. To by było kurde idealnie. Podejrzewam, że my nie zasypiemy tamtego zestawu, tego z tyłu za nami, jak tak zrobimy, bo tam jednak on trochę wchodzi na niego, tak? Te przyczepy są dosyć pojemne. Ale chyba tak zrobimy, słuchajcie, i tym skoszeniem tego środeczka sobie zakończymy potem odcineczek. Ja sobie jeszcze jednym zestawem polecę, żeby go sobie też wysypać. I tak będziemy odcinek wtedy kończyć, będziemy mieli akurat ponad 40 minut. Wąs pierdzielny od rury chyba. Czemu, co, nie chce się zamknąć? No nie chce się zamknąć. Osób musisz, osób. O Jezu, osób to już trochę zawadzi. A tam jest morda tylko jeden siłowniczek. Bo to coraz bardziej pusto. A najlepsze jest to... A nie, dobra, jest siłownik, jest. Myślałem, że nie ma siłownika. Ja pamiętam, zawsze w Mokrzynie były problemy z tymi rurami, że one się nie chciały, kurde, domykać. Że ten zatrzask nie chciał tam zaskoczyć i trzeba było kilka razy pierdzielnąć, żeby się ta rura domknęła. Trzeba było. Tak, na przykład, no. Albo w środku miasta tak. Pierdzielnąć słup, żeby się złamał. Ale tylko, że dzionikiem, a nie... Milicja przyjechała. No, przyjechała pewnie. Nie wiem, zwróciliście uwagę na to, że się szyby dziwnie brudzą w środku? No, od boków. Tak jakby na rogach, tak jakby od rogów się brudzą, nie? Z jednej strony to dobrze, bo mi tu wieje z tej strony. Ja mam z prawej strony... Bardzo za przednie już czysto. Ja mam z prawej strony szybę wybitą. Jak jechałem po dziurach, to wypadła. Była taka góra, że was nie widzę. To lusteczny zapiął teraz. Kurde, no nie damy rady dojechać tam i z powrotem. Nie ma szans. Jadę ulicą. Teraz tak patrzę. A ty, Adaś, jesteś gdzie? Już dojechałeś, tak? Tak, na dołku. Dobry. Na dołku, na 24. Ty weź tu podjechać na podjeźdź, no. No to sypiemy teraz tutaj? Tak, ja bym sypał. Ja nie naprawię na pewno. Trzeba naprawić to, cośmy zrobili tam. Albo dobra, wiecie co? To ja nawet sobie odpuszczę ten transport, to któryś z was, jak będzie chciał sobie zrobić typowy odcinek z transportu, to nawet i będzie miał fajny pomysł na to. Także spoko. Jak to będzie tak było, jak nasze filmiki. O Jezus. Jak to dalej jechać? Ty tu będziesz szybciej pełno niż tam na dole, nie? Tak patrzę tutaj teraz. Tutaj jest równo 9000 litrów. Wsypane tylko? Mhm. No i to wygląda jakby po więcej. Jo, bo to wiesz, tu jest stożek, tu jest, więc... Stożek. Daj. Dobra, ja mam wysypane. Masz, to możesz jeszcze klina wyrobić, albo Bolesa już pojechał. Bolesa już pojechał to, ja mam w porządku. Dawaj, bo rurę trzeba złożyć jeszcze. A ja wracam wtedy. Pojedzie za mną i weźmiemy wtedy to chyba. Chociaż nie wiem, czy nie będziemy musieli we trzech jechać, żeby to zabrać. We trzech, raczej. Tak mi się też wydaje.
A nie, czy nie we czterech jeszcze pojadę za wami. Jo, to nie jakowy. Boże. Nie tutaj, tutaj nie sypię. Bo mnie przesypuje do kabiny wtedy. Piotrula, posuń się tam. Tak, bo mi koniec. Piotrula! Kurwa! Sypaj, szybki. Dawaj tu. Już jadę, kurwa. No nawet nie wiem. Bo losowi rynkę urwała, jak biegi zmienił. Nawet nie wiem, czy na dwa razy to weźmiecie, jak pojedziecie ze mną. Szeroko wiesz. Dura. Ja się staram jak najszerzej brać. Do przodu. Szerzej nie mogę, bo zaraz mi się kombaj rozkraczy. Nie da rady. Co nie da rady? No to cofnę i dam radę. Chociaż może. Dalej jest wężej jak ile coś. Jeszcze? Psy. Ja. Póki plandeka się nie zadzwoni. Dobra, dzięki. Na razie. Masz pełno? Tak. Jo? Kurde, szkoda, że to ten sam zestaw ja mi się przejechał. Nie będę drugi raz tym samym zestawem jechał. Kapa. Piotrula, jedziesz. Dawaj tym Zbychem. Dawaj tym Zbychem tam. On wygląda jak Zbych bardziej. Ten ciągnik od dzisiaj będzie się nazywał Zbychu. Zbychu. To jest ciężki Zbych. Dawaj tym Zbychem. Zbychu, jedziesz tam. Ale mamy paliwo. Ty, ja też mam taką brodę dziwaczną tutaj. Podniosło mnie od tego wiatru chyba. Czekaj, idę zobaczyć. Ale nie w porządku. Idzie. Włosy zaczesane do tyłu mam. Włosy na bok, nogi na bok. Kurwa. Pewnie masz łój. Ale tak, się nie może odgunić chyba. Panie Stasiu, kurwa. Od dziewczyn? Od much. Boli mnie rada w na roz. I z tyłu nie ma co robić, bo lesa idzie tam dobrze robota. Idzie, jakbym mógł tę piątkę wrzucił. Ale teraz. A cztery biegi mam tylko. Ja se tu stanę. O Jezu, Adam na papierosa. Ja se tu stanę. Ma papierosa na miedzy. Kurwa, transport. Miniaturkę se już zrób. Jo, Adam już za trzy odcinki robi miniaturkę. Co, widzisz nas czy co? Tatu, szybko chudy wyłączaj. Kliknij se pauzę i ten. A no my fajnie teraz jedziemy tutaj z góry, to będzie na pewno fajnie. Zbych ma, pauza właśnie. Kurwa, najgorzej, że tylko ciebie widać. No to no. A tamte się opierdają. Idź do tego, ty, Heniek tam podjechał tym, żukim, idź do ciebie zapytaj na niego. Co mu chciał? Jezu. Ty, Adam, traktora nie zgasiłeś. I którego? No tutaj stoi, szóstka odpalono. Dobrze, niech się grzeje. Kurwa, coś pierdolnęło. O, żyletki klepią, to się nie przejmuj. Mój Jezus. Nie w porządku. Łożysko na motowidłach prawdopodobnie. O, wypadło właśnie, ciągle. Nie, kurde, ty jesteś niższy. Mój Jezus. To nie przejmuj się tam. Zatem. To forszaj, musisz się rozgrzać, motowidła tam pewnie. No nie nasmarowałeś pewnie dzisiaj przed wyjazdem. No musisz się łożysko dobrze, kurwa, ułożyć. Bo piochu się dostało. Żebym zajebał tam na górce. Dobre. Kurwa, traktory niepogaszone, chyba bogate te gospodarstwo. Bogactwo. Nie ma co chłodzić turbiny. Jesteśmy rolnikami, mamy kasy. Nie opłaca się. Mój Jezus. Dobra, 14.44. Gdzie? Obiad zaraz będzie, czekamy. Do dum, koniec. Zobacz ile wykosimy do obiadu. Do obiadu dobrze szło. Tak, do obiadu dobrze szło. Do obiadu dobrze szło, a teraz widzisz, piachu napierdolił do łożyska. Ty, Piotrula, a ty żeś vloga wydał już? Nie. Mimo te zdjęcia. Ale się zestaw wykrzywił, zobacz to. Napierdolił tyle na przyczepę, że cały zestaw się wykrzywił. Kurwa, jak wygło przyczepę całą. Wiesz, że bez zdjęcia też. Mówiłem, nie sypa, a tamto jak jest pusta. Dobra. Dawaj. Kurwa, o panie Stasiu. Tam podjedź do tyłu, w cieniu, na miękkim kamieniu stanie. Ile tu je? 17 ton. Dobra. Ja z tym jadę. Adam, gdzie jesteś? Ja jestem. Jechałeś już? Tak. Kurwa. Kręcaj mocniej, bo mnie przejedziesz. Nie, to nie będę jechał wtedy. Boże, nie ma sensu, bo to trzeba się dosypać do pełna. Dobra, to nie jedź wtedy. Nie jadę. Tu, na cieniu stań. Stój, bo obiad przyjedzie zaraz. Jo. Przerwa, zgaś tą ifę. To ma koguta włączone. Kurwa. O. Piotrula. Zgaś lampę. Ja tylko kombajn musiał zgasić. Jeszcze tu szóstka odpalona. Gdzieś klimatyzacja przeskakuje. O, ale cisza nastała. Ale idę jebnąć się tu pod ciągnik. Ja też właśnie. Dobra, ludziska. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Że taka forma odcinków z PGR-u będzie wam się podobała. To tu stykało. Co tam masz? Co ty się rozpierdolisz? Adam, co rosz? Nie. Jeszcze nie. To srej.
Dobra, ludziska, czekaj, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. Ja was zapraszam, nie wiem do kogo na kolejny odcinek, zobaczymy. Chyba Bolek potrzebuje na jutro odcinek, tak mi się wydaje. Czy nie? To się zrobi. Zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Wpadajcie do chłopaków, subskrybujcie ich kanał, żeby być na bieżąco z takimi zajebistymi odcinkami jak ten dzisiejszy. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie i trzymajcie się, na razie, cześć!